Siemano, z tej strony Evil i w dupie mam te wasze łapki. Cześć, z tej strony Evil, witam was w kolejnym odcinku z Heroes Online. Dzisiaj, jak widzicie, mam już trochę inny level niż widzieliście ostatnio. I chciałem założyć gildię, bo dowiedziałem się, że jest taka możliwość. I chciałbym ją nazwać Spokoziomki. I pytanie, czy jest taka możliwość? Czy już czasem ktoś nie znalazł? Tak! Jest możliwość założenia takiej gildii, co mnie niezmiernie cieszy, więc mam 12 level i jeśli ktoś chce tutaj dołączyć, to po prostu napiszcie. Jak coś dodaję też do znajomych, tutaj są osoby, które dodały mnie do znajomych, także jak coś, to wy też możecie to zrobić. Najwyższa osoba to chyba Sir Dorian ma 20 level, tak, tutaj jest. No, i reszta ma trochę niższe, niektórzy dopiero od wczoraj grają, bo widziałem, że niektórzy mieli pierwszy level, dzisiaj już mają chyba trzeci. I co się zmieniło? Odbudowałem sobie jeden budynek tutaj, ale nie za bardzo nic mogę dalej zrobić, bo nie mam patentów budowlanych, także muszę je zdobyć, a zdobyć je mogę jedynie jeśli będziemy kontynuować fabułę. Tutaj te misje się respią codziennie, ale nie opłaca ich się robić, szczerze mówiąc, bo teraz już by mi nie dawały za dużo expa. Muszę wbić do tego portalu bursztynowego cienia. No, oczywiście nie może iść naokoło, tylko jak nacisnę tutaj, to pójdzie do pierwszego możliwego miejsca. Wczoraj walczyłem z bossem, który tutaj był i zapomniałem to nagrać, szczerze mówiąc, więc przepraszam za to. I w ten sposób właśnie dotarliśmy do drugiego aktu, przez co ta brama się odblokowała i jesteśmy w świętym cesarstwie Sokoła. Tak. No. I co tutaj trzeba zrobić? Wiem, że mieliśmy jakieś zadanie, porozmawiaj z tajemniczą postacią. Tajemnicza postać była w tamtym miejscu, o, także tam właśnie idziemy. Nie wiem, czy nie ma czasem dźwięków w grze, także jeszcze raz dam pełny ekran, sorry za to. Zezwól, tak? Nie pamiętam, jak się tutaj to ustawiało, bo chyba je wyłączyłem kiedyś, bo mi przeszkadzały. Ustawienia. Okej. Ustawienia i głośność muzyki i głośność dźwięku zmniejszymy, ale tak trochę, o tak dotąd. Najwyżej tak to jeszcze w Sony w Vegasie zmienię. I kontynuuj. Dobra. Jest muzyczka. Może trochę nawet za głośna. Ta postać jest w tamtą stronę, więc tam idziemy też. Mam jakiś super ekstra dużo jakichś przedmiotów, których nie używałem, także teraz będę jej używać. Dodaję jakieś tam bonusy czy coś. No i jak coś, to teraz dodałem też możliwość chyba subskrybowania mnie, znaczy wiecie, tam w opisie i tam będzie dołącz do super ziomków, bo to określenie mi się do spoko kolesi, tak? Spoko ziomki. Boże, miałem dać spoko kolesie. Oh god. Ale fail. Dobra, w opisie będzie spoko koleś, bo dude to po polsku spoko koleś i mnie to tak rozśmieszyło i doszedłem do wniosku, że to po polsku brzmi całkiem śmiesznie, więc śmiesznie będzie, jeśli to po prostu tutaj dodam. I mamy się gdzieś wracać, także nie wiem, dlaczego zacząłeś Evil gestykulować, zamiast zapierdalać w tamtą stronę. No i tak, spoko kolesie. Nie wiem, czy też nie założę grupę na Facebooku spoko kolesie. Fajnie by w sumie było. Zapraszam was też do grania w tą grę, bo jest epicka. Mój ref link jest w opisie. Ja z tego refa zarabiam 2,50. W ogóle już o złotówkę potaniał, bo tam tyle osób tą grę reklamuje, bo wszystkim się podoba, ale mi się podoba najbardziej. Nie wiem, czy ktoś z youtuberów ma wyższy level ode mnie. Jeśli chcecie dołączyć do gildii, to musicie po prostu napisać swój nick w komentarzu. Ja was dodam i będzie spoko. Do znajomych mnie też możecie dodawać. Jeśli wiecie, kto ma wyższy level tutaj ode mnie z youtuberów, to piszcie, bo wątpię, żeby ktoś miał, bo ja jeden dzień cały maniaczyłem, żeby mieć aż 12 poziom. Witryna jest teraz wysidania, coś tam, no ja wiem co zrobić. Boże, ten chrum mnie ma za idiotem, bo w sumie tak to nagrywam jeszcze OBS-em z tego względu, iż potem muszę jeszcze nagrywać to actionem, bo jakbym chciał nagrywać samym actionem, to by mi wyskakiwał czarny ekran. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ja tego nie robię, znaczy sorry, nagrywa mi green skina. Nie wiem jak to się stało w ogóle, że to tak jest, ale no jest i niestety musimy z tym żyć. Szczęście mnie opuściło i nie mówię o grze w kości, nie mogę się ruszyć, oddychać, mam kłopoty ze wzrokiem. Tego gościa musieliśmy uratować i tak dalej, latał za nami strasznie długo i miejmy nadzieję, że teraz już sobie odpuści i sobie umrze.
Dostaliśmy 65 doświadczenia, nie ludów, jak wcześniej myślałem. I idziemy teraz w dół. Staram się nie klikać tutaj jeszcze niżej, bo wtedy znowu mi wyskoczy to, że jestem w trybie pełnoekranowym, jakbym nie wiedział, nie? Odszukaj czegoś. Obstawiam, że to jest w tym miejscu, bo jest przeciwnik, a zazwyczaj jak jest przeciwnik, to właśnie tam się trzeba udać. O, tutaj też są ale przeciwnicy. To ja sobie powalczę z nim, bo tam są jakieś rzeczy. Bandyci czarnego kła! Nie! Nie dam wam się pokonać. Dobra. I bierzemy moją ulubioną super umiejętność, która polega na pieprznięciu za pół HP. No. I mam tutaj dwóch kapłanów, którzy są całkiem spoko. O, jeszcze mnie zatruli, co za gnoje. Oni są spoko, bo mogą leczyć w ogóle nasz team dwa razy w ciągu rozgrywki, więc... całkiem sporo. Nie chcę podchodzić bliżej, żeby mógł jak coś atakować we dwóch. I przy okazji jeszcze tego ulecz, bo czemu by nie. Ty sobie podejdź... Stój w miejscu. A ty po prostu strzel do... Tamtego nie dosięgnie, ale tego już tak. Wolę temu zbić trochę hapsa, żeby nie bił aż tak mocno, jak będzie bić. No bo... O, poza zasięgiem, jak to? A, już nie poza zasięgiem. No, zawsze ten drugi jest lepszy do strzelenia na początek. O nie, strzelił za 8. To ja zawsze staram się okładać tego ziomka, bo to jest najbardziej opłacalne, że jak ktoś stoi z tyłu, to łucznicy za nim podejdą. Nie opłaca się, tym po prostu klepiemy ile wlezie. No jesteśmy w całkiem komfortowej sytuacji, bo teraz możemy walić tego z oskrzydleniem, tego bez, więc walniemy z oskrzydleniem. Cios spec byłby jeszcze lepszy, no ale niestety nie jest dostępny. A ty klep tego. Krytycznie. Jeszcze jak macie duży poziom szczęścia, to jest duża szansa, że walniecie krytycznie, a atak krytyczny strasznie dużo bije. Nawet, więc warto go używać. Strzelimy do tego. Krytycznie. No i widzicie, im więcej szczęścia, tym większa szansa na krytyka. Praktycznie już zginął. Teraz tylko tego trzeba będzie sklepać. Ja nie wiem, jak on strzela, czy on w ogóle strzela. Po prostu na sklepie, nie wiadomo w którym momencie. No. Za 14 już tylko z oskrzydleniem zabił nam dwie osoby strasznie mało. A przez to sam zginął. No i świetnie, teraz po prostu się, gościu, załatwiłeś, bo... Nieważne jak podejdziemy, praktycznie jest każdy atak z oskrzydleniem. Nie, dobra, jednak nie. Ale i tak go zabijemy teraz, nieważne kim uderzymy, więc ja wolę w tym czasie się uleczyć. Bo jest szkoda mi po prostu moich ludzi, żeby ich tak marnować, jak ich uleczę. To będziemy mogli spokojnie się zająć resztą ekipy. Ja podejdę sobie tutaj i postaram się do niego strzelić. Nie mogę, to strzelę do tego. Już go wykończyliśmy. Łucznikiem drugim spróbujemy gdzieś tutaj podejść. I możemy już do niego strzelać, więc... Za 16, spoko. Jeszcze teraz dwie rundki i gościu nie żyje. Albo jedna w sumie, bo patrzcie, mam już ten atak. Kaleczące uderzenie i zabija naszego enemisa. No. I co? 11 strat, oni mieli was 300, nie wiem, nie liczyłem. Podnosimy przedmiocik. Miedziane nagolenniki. Nie podoba mi się, ale wezmę. Nie, nie chcę znowu walczyć. Odwrót. To jest nudne. A ja chciałbym jednak dzisiaj misji trochę porobić. Wiecie co? Od razu użyję tej rzeczy, która mnie przyspiesza. Runa bohaterskiego ataku, wsparcia stworzeń, bla bla bla. Dusza obronna, mniejszy odłamek do doświadczenia, szybkość. O. No i jestem już szybszy. Tak? No. Tup, 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 jak szybciutko. Jak się mam tam dostać? Kto mi powie? A, tutaj nie widziałem tego przejścia. Okej. Bandyci czarnego kła, ja go załatwię. Ja cię poskładam, bo tam jest jakiś przedmiot. Nie chcę walczyć automatycznie, bo to za duża strata jest. I bijemy. Ten podejdzie chyba, ale walnąłbym tego. Żołnierz czarnego kła. Ty sobie tupaj. Biegnij, biegnij. O, ale trucizny dużo dostaliśmy. Jak nas biją. Podejdź tutaj. Obrona. Oj, ten jeszcze prądziszem w nas uderzył. No to już w ogóle nie ciekawie. Ulecz się. A ty podejdź. Tutaj. Okej. Okay. Tarcza jest. Stój po prostu tą rundę. O, ale orki. Ciekawe, kto w ogóle podkłada głosy tym orkom. Tego już nie dosięgnę, ale tego dosięgnę. Strzelaj w niego.
Legolasie jeden, ty mój. A ty w tego. Ciekawi mnie faktycznie, jak w ogóle wyglądało podkładanie głosu słów tym bohaterom. W sensie, że jak wchodzili ludzie do studia i dano im takie to śmiesznie musiało pewnie wyglądać, jeśli ktoś obserwował tych ludzi wydających dźwięki w stylu haja. No, beka. Oskrzydlenie, dawaj w niego. Ha! Krytycznie, za ile? Za 64, no. Dwa razy tyle, co uderzyłby normalnie. Walnij mu tam rasa porządnie. No dobra. Ha! Nie, w sumie... Tak, to ty ulecz go, bo nie ma sensu walczyć z tym, bo on prawie jest martwy. Strzel do tego. Spoko. A ty strzel do... tego. Dobra. Klep w tego może. Pozostali są łatwi do ogrania. Dobrze, nie w plecy. Temu przyładuję zaraz w plecy. Bo dobrze stoi, żeby dostać w plecy. Oj, niestety. Przeżyję jedną rundę. Jeszcze. Bo mu nie oddamy. Długo jeszcze? Patrzcie, krytycznie za 4. I ładny strzał. Trochę nam oddał, ale... No one cares. Ulecz mi go. Dobra, a ty ulecz... Nie, nikogo nie lecz. Nie ma sensu leczyć. Zadaj obrażenia temu. Dobra. He's dead. Strzel w tego. A ty strzel w tego. I go zabij. Jest. Dobra, jest martwy. Jeszcze jedna rundka do skończenia wszystkich. O, fuck. Dlaczego nie użyłem super umiejętności bohatera? Byłby już martwy. Kurde, zagapiłem się. No, nieważne. Ale on śmiesznie tak leci, jak... Tak podbiega tylko. Śmiesznie. Oskrzydlenie mu walni. Dobrym pomysłem byłoby... A nie, już nie mogę się uleczyć, to niedobrze. A tym mogę, dobra, ulecz mi 15. Łucznikiem podejdę i w niego strzelę. I dziękuję, koniec. Tyle was było. W ogóle te kryształy zdobywałem, ale tak to się tak nudno zdobywa. Nie polecam nikomu zdobywać tych kryształów, to jest strasznie nudne. Okej, okay, mamy skrzynię. Czy lepsze? Nie, my mamy tutaj bohaterski atak o wiele większy. A wsparcie nie jest jakoś super potrzebne. Tutaj jest jakiś typek. Hultaj! Co za hultaj? Odszukaj ich... A! Mamy go odszukać! No to właśnie go znalazłem! Nawet nie zauważyłem, że muszę go odszukać. Patrzcie, jak się skitrał. No. Zakończ. I... Wróg do pokonania. Muszę go zabić? Nie chcę hultaja pokonywać. On jest słaby, patrzcie, o ile ja mam więcej tego wszystkiego tutaj statystyk. Oj, coś mi chyba tam wyskoczyło. Levela nie dostałem, to znaczy, że ktoś awansował. Proponuję, ty się poddasz, a mnie zabierzemy cel. Jasne, już. Trzymaj mój dobytek, cały. Głupi śmieci, w życiu tak nie zrobię. Zajmij pozycję 22, wygraj w rundę. Zostało 8 rund, muszę w 8 rund go sklepać. Mało zachęcające, to znaczy, że muszę iść do przodu. Chociaż ciężko będzie, bo oni są za barkadami. Jeśli przegram teraz, to sobie dodam po prostu więcej łuczników. Będę w nich strzelać wszystkich, okej? Okay. Gotów. Co, niewłaściwy cel? Nie mogę się ruszyć nawet. O, beka. Ale ty się już możesz ruszyć, spoko. W złym miejscu mogę tutaj iść, tamtą. Niedobrze. Zła decyzja. Przez to nie przestrzelę, nie? Nie, no nie mogę, szkoda. Ty idź tutaj. I też nic nie rób, po prostu poczekaj. Chociaż ten nas podszedł, trochę tam nas uderzył, my mu oddaliśmy trochę. Teraz my w niego jeszcze strzelimy. Został z jednym HP, jaki biedak. Dobra, będę tak powoli wszystkich obijać. Może mi się w końcu nawet uda wygrać te 8 rund. Fajnie by było w sumie, bo to tak może być krucho. Właśnie te gry na ilość rund jest kiepska, bo nigdy nie jesteś przygotowany, co właściwie jest teraz ci potrzebne.
pozostało 7 rund, widzicie, także jak na razie tylko jeden przeciwnik byłby za nami, ten 1 do 2 to mało, to zabije. 1, 2, 14, 13, walnijmy łucznika. Chociaż mogłem dać większą ilość graczy, w sensie zwiększyć swoją ilość wojsk do łuczników i wtedy bym więcej bił. Przez całe 7 tur następnych. Ale dobra, nieważne. Oddasz ty komuś. No właśnie. O to mi chodziło. Wreszcie mi się zaczął słuchać. Przyładuj temu. Olewam totalnie ilość moich wojsk, która zginie, bo tutaj nie ma sensu się leczyć, trzeba go wykończyć jak najszybciej. Ale tym mogę uleczyć, bo i tak nigdzie nie podejdę. Teraz wojsko. Nie, łucznicy teraz będą. Moi łucznicy, ja ich wyślę do przodu, żeby mieli łatwiejsze zasięgi do wszystkich przeciwników. 3, 13, 3. Dobra, załatwimy jednego chociaż. Będzie mniej strzelania z ich strony. Drugi łucznik podejdź tutaj. Czy ty bijesz w plecy? Nie, nie bijesz. Ale możesz też tego załatwić. Bo stoi w pierwszej linii. No ile mnie razy uderzycie jeszcze z jakiejś trucizny, z jakichś efektów głupich? Bez sensu. Dodatkowy ruch w tej turze. Zwiększa zasięg ruchu, nie. Co to daje? Polego strzenia można wskrzesić. O. Zrobimy tak, że będziemy regenerować sobie tą część armii. Bo oni mnie biją za 300, ja tam będę sobie regenerować po 250 chyba. Wbij mu z oskrzydleniem. Teraz łucznikami go już powinniśmy ściągnąć. Zostało 6 rund, ich tam zostało całkiem sporo. Ale nic, damy radę. Zabijesz go? Nie, nie zabiję go, szkoda. Ty ulecz część z oddziałów. Aż 23 uleczył, całkiem sporo. Strzel do tego. 6 rund, powinniśmy dać radę w sumie. Wal w tamtych. Ładnie, za 36 osób aż. Zabił. Teraz pierwsze co będziemy atakować to chyba wojownikiem. Wygraj, zostało 5 tur. 3 za nami, ale też całkiem sporo już zabiliśmy. 26, 37, 5 do 6. Załatwimy tych dalszych. Zabijesz go? No właśnie, dobra. Udało się. Tyle dobrze. Ja... O, świetnie, on wyszedł. Jakby nie wyszedł, to bym musiał zdecydować, którym podejdę. A tak spokojnie mogę atakować. Dobra. Teraz on nawet nie będzie mógł nam oddać, po prostu, bo już zużył ten swój odwet na niego. Zabij. Aj, mało brakło. Ty już nic nie możesz zrobić, to po prostu podejdź. Patrzcie, jak tam ci się przesuwają do tyłu. Zostało 5 rund. Zabij tamtego, proszę. Dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki, dzięki. Okej, okay, i ty zastrzel tego. Bo już nic więcej nie jesteśmy w stanie tutaj zrobić, on nigdzie nie dosięgnie. To co, klepaj go. Dwóch zabijemy, zostało 6. Podejdziemy kapłanami chyba. Dokąd podejdziemy? Dotąd żołnierzem, dobra. To kapłanem podejdziemy dotąd. No nie, dlaczego ty się odsuwasz, stary? Nie rób tak nigdy więcej. Proponuję zwiększyć liczebność naszych wojsk po tym, jak dojdziemy tutaj. Bo on na pewno do niego dojdzie w następnej rundzie. Podejdziemy tutaj. Temu zrobimy miejsce, ty podejdź tutaj. Strzel do niego. Jasne, jeszcze 3 rundy będziemy mieć zapasu. Strzelisz? Nie, nie strzeli, już nie dosięgnie. Zostały nam 3 rundy. I dziękuję, dobranoc. Nie było aż tak źle. Liczyłem, że będzie gorzej. Nie wiem, na czym polega zajmij pozycję 20 na 2. To teraz ty może oddaj nasze złoto. Twoje złoto. Atak, obrona. Ten, to coś, co ja mam teraz jest bardziej na atak. To, co jest tutaj, jest bardziej na obronę. 70 do 260. Opłacało się, no nie ma się co oszukiwać. No. Dobra, udało nam się go załatwić.
I co teraz? Podniesiemy sobie. Zakończ. Spoko, zakończyliśmy. Cel poszukiwań. Dom coś tam, czegoś tam. Dobra, lecimy. O, cóż, gratulacji. Gratuluję 9 poziomu, ziomeczku. Czy ktoś jeszcze coś awansował? Nie, nikt nie awansował niestety. No, ale to tam nie jest jakiś wielki problem. Znowu mi napisało, że jest coś tam w tym oknie i tak dalej. A gdzie my się mamy udać? Oj, nawet nie wiem, gdzie mamy się udać. Cel czegoś tam. Wiecie co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcecie, to zapraszam was wszystkich do gildii Spoko Ziomeczki. Możecie też zasubskrybować ten kanał, czyli kliknąć w Spoko Kolesie, chyba tak? Zostań spoko kolesiem, coś takiego. I widzimy się pewnie w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się. Zapraszam też do rejestracji z reflinków. No i pa, pa.